zwężenie Alei Jerzolimskiej przez budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej, a także inaczej tramwaje pojadą Aleją Waszyngtona, ale chyba nie w tej dekadzie. Tramwaj, który jeździ po Warszawie, a jest Krakowa. Linia 79, specjalnie dla obydwu Prag. Święto Wojska Polskiego i utrudnienia. Nowy park linearny na Bilanach, a także nowa zielona Grzybowska. Czy Mariot, który nie jest już Mariotem? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w piątek, 9 sierpnia. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć i cześć, znasz. I zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Ostatnie było we wtorek, a teraz mamy piątek. No ale no cóż, lecimy, bo tych tematów trochę jest. Zaczynając oczywiście od awarii w stacjach metra, gdzie aktualnie działa tylko łącznie jedna winda na stacji metra Świętokrzyska, na stacji metra M1, czyli na części po prostu pierwszej linii metra. Jak coś, to jest jedyne działające windy aktualnie w metrze warszawskim. Tymczasem, tramwaj do Warszawy Zachodniej, wiemy, że aktualnie zwężył Bitwy Warszawskiej. Dzisiaj tam byłem, jeździłem, faktycznie, no jest nieciekawie, ale jeździłem w nocy, więc było przyjemnie. Niemniej aktualnie tam jest faktycznie zwężenie, ale z ciekawostką powiem, że już niedługo, już z rogiem, ale jezuńskie też będą zwężone. I to jest dobra i niedobra informacja. Dla kierujących pojazdami niedobra, bo faktycznie będzie wężenie. Ale tam wiecie, tam przekrój taki jest, że de facto tego studnia zwęzić się nie da. Z tego co pamiętam, w umowie było, że musi być i tak zachowana przejezdność, znaczy przejezdność, ale jezuńskich cały czas będzie, a przekrój i tak musi pozostać całkiem duży. W sensie tam góra jeden pas pewnie obetną, bo po prostu bardziej się nie da. Niemniej więcej informacji się dowiemy w najbliższym czasie, a już zwężenia najprawdopodobniej pojawią się na przełomie września i października 2024 roku, więc w skrócie już w miarę niedługo. No i od tamtego czasu oczywiście jezdnia będzie przekładana z jednej na drugą stronę, tak to będzie realizowane, żeby po prostu ta jezdnia była mniej więcej w tym samym miejscu i na pewno Alei Jerzolimskiej nie będą przekręcane przez Park 5 Sióstr, bo po prostu nie można tutaj żadnych drzew wycinać, więc będzie jakoś to tam kręcone przy samej zachodniej. A z innych ciekawostek powiem Wam, że tramwaj na Rakowiecki ma już udostępnić tramwaje na Sielce, na Spacerowej, na Goworka, na Gagarina, jak i również oczywiście na Płaskiej, 2 września i ten termin cały czas jest podtrzymywany. Ale przechodzimy sobie do Annapola, gdzie mamy informację, że zajezdnia Annapol już oficjalnie jest opóźniona. Tak jak mówiłem to, że w ostatnim odcinku, że raczej to będzie oddane do użytku później, niż miało być i tak się też zgadza. Zajezdnia Annapol będzie oddana do użytku w tym samym miesiącu, przynajmniej co przejezdność tramwajowa do Wilanowa w teorii, jeżeli chodzi o budowę, bo ma być to 17 października 2024 roku. Mają się zakończyć w większości po uzyskiwaniu pozwoleń, jeżeli chodzi o to, o tą inwestycję. Przy okazji został ponownie zwiększony, był tutaj kolejny aneks, zwiększający całą kwotę kontraktową do 715 milionów złotych brutto. Natomiast sam aneks numer 5 tylko i wyłącznie dotyczył zmiany daty, jeżeli chodzi o zakończenie tych wszystkich prac, jeżeli chodzi o budowę zajezdni Annapol. No przyznacie, że coś ładnie to jest opóźnione wszystko. No, no co ja mogę powiedzieć? No jest opóźnione, no my nic z tym zbytnio nie zrobimy, tak? Więc jeżeli jest faktycznie opóźnienie, to możemy tylko łącznie sobie czekać i tyle. Jakby no będziemy sobie czekać, jeżeli chodzi o kolejne opóźnienia najprawdopodobniej, ale może już ich nie będzie więcej. Niemniej, jeżeli chodzi o ostatnie zwiększenie dokapitalizowania, to co mówiłem ostatnio, czyli to co było 25 lipca. 25 lipca została zmiana inwestycja na 690 milionów złotych, a aktualnie to jest już 715 milionów złotych, więc to oznacza, że w ciągu de facto 2 tygodni kwota wzrosła o 25 milionów. Całkiem duża kwota, nie przyznacie? Więc ciekawe, jak to jest możliwe. Już pomijając to, że w tym samym momencie też jeszcze podpisali aneks, jeżeli chodzi o opóźnienie inwestycji. No ciekawe, tam się kręci na Annapolu. Film o zajezdni będzie w tym miesiącu. Tymczasem inne ciekawostki, bo tramwaj na Alei Waszyngtona może zmienić swoje położenie. Jest kilka wariantów i wszystkie są dosyć ciekawe. W dużym skrócie, jest pięć wariantów, które są aktualnie analizowane. Dlaczego? Znaczy de facto to jest 6 wariantów, bo jest jeszcze wariant zerowy. Wariant zerowy zakłada, że aktualny układ drogowy po prostu będzie zrealizowany tak samo, jak jest w tym momencie, tylko po prostu będzie poprawa bezpieczeństwa zrealizowana. Są możliwości, jeżeli chodzi o wprowadzenie torowiska tramwajowego na sam środek jezdni, czyli po prostu tramwaje będą jechać po środku, a będą 2 jezdnie po bokach. Jest też opcja, żeby na części torowiska zrobić
ruch po prostu tramwajów po stronie tutaj, czyli że tramwaje będą jechać od ronda, od no, ronda Waszyngtona na całym odcinku, ale i Waszyngtona do Wietrocznej, no prawie tam do Wietrocznej, tramwaje będą jechać jest po prostu tam, gdzie jest aktualnie jezdnia, czyli po prostu całe torowisko tramwaje będzie przeniesione na stronę południową, czyli po tej stronie będą tramwaje jeździć. Jest opcja, że do tramwaju na Gocław tramwaje jadą tak jak aktualnie, albo środkiem, a później się przenoszą na na tą część południową. Natomiast ważne jest to, że aktualnie plany mają być tak zrealizowane, że po pierwsze, zawsze tramwaje mają być zrealizowany wjazd na tramwaj na Gocław. To jest pierwszy wariant. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, mają być dwie opcje wyjazdu, jeżeli chodzi o rondo Waszyngtona, czyli albo wjazd w aktualny układ, albo wyjazd to, co jest zaplanowane, jeżeli chodzi o M3, czyli po prostu likwidacja ronda i budowa zupełnie nowego węzła tam przesiadkowego. Więc ma być to spójne z tymi dwoma wariantami. To, tak jak powiedziałem, torowisko może być albo na środku jezdni, albo po bokach jezdni, tak jak jest aktualnie, albo po prostu może być po stronie prawej jezdni, jadąc w kierunku wiatracznej. Lub jest jeszcze jeden warunek, jeżeli chodzi o to wszystko, a mianowicie, jak sobie wejdziemy na mapę, na moim drugim pulpicie, ma być jeszcze jedna rzecz zachowana, bo o ile pewnie większość z Was wie, jak tramwaj na Gocław ma być realizowany, ma jechać właśnie wzdłuż tego kanału i dalej bezpośrednio na Gocław. Natomiast jest też druga trasa, jeżeli chodzi o tramwaje w tym miejscu, a mianowicie międzynarodowa. Międzynarodowa nie jest przejezdna na odcinku przez sam Park Skaroszewski, ale plany i koncepcje, jeżeli chodzi o Aleję Tysiąclecia, były takie, żeby ta aleja po prostu stąd ściągnęła dalej przez ten park prosto, bezpośrednio pod wschodnią, pod tymi wiaduktami, no i tutaj prosto dalej przez metro Szwedzka i tak dalej. Wiemy już w tym momencie, że jeśli już to powstanie tutaj droga faktycznie, ale jednopasmowa, może z odcinkiem tramwajowym na krótkim odcinku i głównie jako droga rowerowa, to po prostu będzie się ciągnąć na tej całym odcinku bez dużej drogi, która będzie się ciągnąć przez sam środek miasta, ale to, znaczy przydałby się tutaj dosyć duży ruch samochodowy w tym miejscu, bo to po prostu, no to ta drogowa aktualnie to umiera. Ale nie zmienia to jednak faktu, że odcinek tramwajowy pomiędzy Dworcem Wschodnim, tutaj na Kijowskiej, a ulicą Grochowską jest zaplanowany do realizacji kiedyś. No, takie kiedyś, tam nawet późniejsze niż 2050 rok. Ale kiedyś jest to zaplanowane, bo aktualnie będzie tutaj realizowana rezerwa pod Warszawą Wschodnią. Ale tutaj, na Alei Waszyngtona, ma być też zostawiona rezerwa, żeby w przyszłości, jakby coś, można było puścić tramwaj międzynarodową do ulicy Grochowskiej z budową nowego mostku tutaj bezpośrednio w tym miejscu przez Park Skaraszewski. Więc, no nie będę ukrywać, że dosyć ciekawa koncepcja, żeby jednak ten tramwaj tu kiedyś pojechał przez Park Skarżewski. Ja powiem Wam tyle, przystanek w środku parku byłby... To byłoby coś ciekawego. Coś, co bym faktycznie przyjął czymś miłym. A wprowadzenie ruchu kołowego do parku według mnie jest złym pomysłem, ale wprowadzenie ruchu tramwajowego jest jak najbardziej na tak. Chociaż de facto powiem Wam, że nie do końca wiem, po co ten tutaj ruch tramwajowy był w tym miejscu, biorąc pod uwagę, że zaraz jest Aleja Zieleńska, która jest de facto teleporterem tramwajowym, który po prostu jest tak szybkim przejazdem, że nawet nie wiadomo co. Ale no, jeżeli tramwaje w przyszłości planują, to by po prostu bezpośredni bypass z Gocławia, żeby po prostu dało się szybko dojechać do Warszawy Wschodniej, no to niech im będzie. Może to być jakaś koncepcja, tylko po prostu nie wiem, czy koniecznie w tym miejscu kolejny łącznik tramwajowy jest niezbędny, biorąc pod uwagę, że tutaj aż tak dużego ruchu tramwajowego raczej nie przewiduje. Biorąc pod uwagę, jakie mają problemy z budową samego tramwaju na Gocław, a właściwie jakie miasto ma opory, żeby w ogóle wydać zgodę na budowę. No ale dobra, o tym będę mówić kiedy indziej, zresztą filmy o tym na ten temat jeszcze niedługo się pojawią. To jest między innymi dlatego, że mamy teraz nowego rzecznika prasowego tramwaju warszawskich. Jest to tutaj jeden z redaktorów, który był w ostatnim czasie na transporcie publicznym i w rynku kolejowym. Na pewno kojarzycie różnego rodzaju artykuły, które Wam pokazywałem w mniejszości na przestrzeni tych ostatnich 3 lat. Było ich mnóstwo właśnie od Witolda Urbanowicza, który od 2007 roku pisał właśnie tutaj w transporcie publicznym, a właściwie na rynku kolejowym, bo transport publiczny jest od 2013 roku. Niemniej teraz stał się aktualnie rzecznikiem prasowym, bo Maciej Dudkiewicz odszedł z tramwaju do PKP Intercity, gdzie jest aktualnie rzecznikiem prasowym. Niemniej faktycznie nie będę odkrywać, że to jest idealna osoba. W sensie już pomijając to, że mamy dobre kontakty i najprawdopodobniej dzięki temu może mi się uda nagrać parę ciekawych filmów i dowiedzieć się różnych informacji trochę wcześniej. Można, no podejdę czy coś. Niemniej na pewno jest to po prostu osoba, która jest pasjonatem i jakby jeżeli ktoś powinien się zajmować kontaktem z mediami, informować, no to po prostu powinna być osoba, która, no mam nadzieję, nie będzie cały czas zamydlać tego i będzie po prostu podchodzić do tego wszystkiego z pasją. Nie mówię, że Maciej Dudkiewicz był tutaj złą osobą,
ale Witruś jest jeszcze o krok dalej, że tak to powiem. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami. Zresztą faktycznie trzeba przyznać, że on się nie do pasji przez te ostatnie kilkanaście lat. Chociaż no, ja jednak większość osób z Was na pewno zna go pod pseudonimem Mewa, więc Metro Warszawskie. No ale zawsze, tak jak już mi powiedział nie jeden na nas, zawsze pasjonować będzie się Metrem, tylko po prostu teraz aktualnie zajmuje się w pracy tylko i wyłącznie tramwajami. Ale dobra, mniejsza z tym. Wiadomo teraz, jak to wygląda i lecimy z kolejnymi tematami. Jakbyście byli czegoś ciekawi, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Ja postaram się Wam jakieś informacje na tego typu inwestycje tramwajowe teraz do niego dopytywać, no i będę go męczyć teraz. No mam osobę do męczenia, więc bardzo mi się to podoba. Przydałoby się, żebym jeszcze miał jakieś ładne kontakty z PLKom, bo aktualnie to są po prostu takie raczej no, ogniowe. A to nie zmienia faktu, że Włochy się zmieniają. Ciekawostkę powiem. Warszawa Włochy była przebudowana w 2014 roku. No, jak większość z Was pewnie wie, ja wtedy jeszcze nie nagrywałem filmów. Niemniej wtedy podczas przebudowy przejścia podziemnego odkryto tablicę, która ma 350 metrów szerokości i 250 metrów wysokości, która ma przedstawiać stary rozkład jazdy, który jest dosyć stary. I mamy informację, że to jest mniej więcej z 1951 roku, bo do wtedy Zielonkowice, tak swoje stacje nosiła nazwę Zielonkowice, aktualnie to jest Ułowicz Przedmieście. No po prostu po 1951 roku zmieniła się nazwa. Dlatego wiemy, że to było przed 1951 rokiem. Niemniej taka stara ta tablica już niedługo będzie tutaj wyeksponowana. Ona się znajduje de facto już na Włochach, a teraz będzie tutaj odpowiednio oprawiona, zabezpieczona przed wiadomo kim i będzie można nią sobie popatrzeć. Więc trochę tej historii tutaj jest. Zresztą sama Warszawa Włochy faktycznie nawiązuje historycznie, już pomijając to, że przejście podziemne całkiem ładnie zabrane. To wieda też została zachowana, ta środkowa na peronie dwukrawędziowym jest faktycznie historyczna. Niemniej jednej rzeczy brakuje cały czas Warszawa-Włochy. Hali dworcowej z prawdziwego zdarzenia i ogólnie dworca, który nie jest ruiną. Bo to jak aktualnie on wygląda, to jest dramat. I to jedyne słowa, które mogą to opisać. Z innych ciekawostek powiem Wam, że WKTK się jednak opóźnia. Ostatnio oglądaliście, na pewno może część z Was, mój film o regułach, gdzie faktycznie tam są realizowane prace i jak część z Was zauważyła, mówiłem, że będą jeździć pociągi od połowy sierpnia już po dwóch torach na całym odcinku, między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Śródmieście WKD. No ale też tak jak zobaczyłem w filmie z reguł, podczas mojej ekspedycji również na Zachodniej, no to tamtego toru zupełnie jeszcze nie ma i tam jeszcze zostało dużo prac do zrealizowania, jeżeli chodzi o tą klatkę schodową, nakładkę. Dlatego też WKTK nie jest tramwajem, WKTK też nie ma nie wąskiego toru, WKTK ma normalny rozstaw torowy. Niemniej WKTK będzie jeździć owszem od połowy sierpnia już po dwóch torach pomiędzy Warszawa Śródmieście, Warszawa Reduta Ordona na Grodziskiem Mazowieckim, czyli po prostu w Komorowie będą już dwa perony działać nowe i będą też dwa tory, ale do Śródmieścia pociągi cały czas będą jeździć po jednym torze już od Reduty i dopiero na Zachodniej będziemy mieli dwa perony i dwa tory już od 30 sierpnia. W skrócie, na koniec wakacji będziemy mieli dosłownie w ostatni weekend dopiero uruchomienie całej przepustowości WKTK-i. Więc de facto nowy rozkład jazdy, który wejdzie po prostu z 2 września, z nowym rokiem szkolnym, będzie też sygnalizować po prostu zazębienie się WKTK-i i co 10 minut będzie iść w godzinie 4. No miejmy nadzieję, że im się faktycznie uda w Budimexie dotrzymać tego kolejnego terminu i będzie dobrze i faktycznie to wszystko będzie gotowe. Film z Warszawy Zachodniej poznacie będzie w kolejnej części tego miesiąca, jak coś, w drugiej części, więc wtedy Wam też więcej tutaj pokażę, a tutaj na regułach coś się postaram pojawić w miarę niedługo. Jak coś pociągi będą jeździć to 30 minut, minut jest taki, że aktualna kondycja ruchu będzie tak zrealizowana, że wszystkie pociągi będą jeździć pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim Radońska, a Warszawa Śródmieście WKD, a z Komorowa no tam co ileś minut, czy tutaj co mniej więcej pół godziny. Ogólnie też pociągi będą mieć to 30 minut, jak coś pomiędzy na tym całym odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawa Śródmieście WKD będą mieć pociągi co 30 minut. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek bezpośrednio, czekajcie, gdzie ja to mam? No po prostu, do Milanówka. Pociągi będą jeździć tylko i wyłącznie na trasie Milanówek Komorów i będzie trzeba poczekać około 10 minut i później będzie przyjeżdżać po prostu pociąg w kierunku Warszawa Śródmieście WKD. Więc jak coś, tak to będzie realizowane. Też znika wszystkie autobusy ZK od połowy sierpnia, jak coś nie będzie tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli chodzi o autobusy. Będzie utrzymane honorowanie w kolejach mazowieckich dla biletów długookresowych, ale bilety WT w
autobusach WTP i w SKM-kach nie będzie już honorowania, jeżeli chodzi o pociągi WKDM. Inne ciekawostki to jest w Ołtarzewie to, co się działo. Pamiętacie ten wypadek, gdzie zginął maszynista? Podróżował Mazowiecki. No tak jak powiedziałem Wam już w poprzednim filmie we wtorek, no ten przejazd kolejowy miał być zamknięty. Z tego co wiem, termin został jego przesunięty jeszcze dalej. I po prostu chodzi o to, że po prostu to skrzyżowanie jest dosyć niebezpiecznie zrealizowane. Ja Wam to może pokażę, jak mi internet pozwoli, jak to wygląda. Ten przejazd kolejowy znajduje się w tym miejscu. Problem jest taki, że tutaj mamy ulicę Ceramiczną, która w przyszłości będzie mieć wiadukt kiedyś, ale mamy tutaj dużo problemów. Po pierwsze, cały tranzyt omijający Ożarów Mazowiecki jedzie właśnie autostradą A2 i następnie zjeżdża tutaj na Pruszków i jedzie ulicą Ceramiczną, żeby dalej pojechać w kierunku Sochaczewa. I wszyscy przejeżdżają przez ten przejazd kolejowy i dalej skręcają w ulicę Poznańską. Problemy są dwa. Po pierwsze, są tutaj ulice dwie, które się znajdują po obydwu stronach samego przejazdu kolejowego, które po prostu powodują niebezpieczne wypadki. Jeżeli ktokolwiek skręca w lewo za przejazdem kolejowym bądź przed przejazdem kolejowym, po prostu blokuje samochody albo wyjeżdżające z przejazdu kolejowego, albo po prostu sam samochód może być zablokowany przez samochody jadące z naprzeciwka. Więc już mamy faktycznie w tym miejscu problem. I to jest coś, co ma faktycznie ma być zmienione w tym miejscu. Z tego co wiemy, część znaków już została ustawiona, żeby faktycznie był tutaj wprowadzony zakaz, ale de facto kierowcy mają to gdzieś. A drugi problem jest taki, że tu jest bardzo mały cyklaż samochodów. Tu głównie jeżdżą tiry i prawie wszystkie tiry skręcają w lewo, w ulicę Poznańską. A cykl jest tak ustawiony, że de facto góra dwa tiry przejadą, a później czeka się około minuty na kolejną sesję świateł. Więc tutaj faktycznie jest zaproponowane, że musi być po prostu wydłużona sesja świateł dla ulicy Ceramicznej, aby po prostu można było jakkolwiek jeździć tędy. Najlepiej oczywiście, gdyby tutaj powstał lewo skręt za sobą sygnalizacją świetlną, aby nie blokowały samochody jadące z ulicy Umiastowskiej. Niemniej tak aktualnie to wygląda i do momentu, kiedy to nie będzie wprowadzone, jeżeli chodzi o odpowiednią organizację ruchu, ten przejazd kolejowy ma być po pierwsze pilnowany, po drugie mają tutaj jeździć pociągi dużo wolniej, bo maksymalnie 20 km na godzinę, a po trzecie w teorii mógł być w ogóle zamknięty. No ale aktualnie Gdaka zbytnio, która jest zarządcą drogi i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, zbytnio nie zmienili tutaj jeszcze czegoś odpowiednio i czekamy faktycznie, co z tego wyjdzie ostatecznie, czy ten przejazd kolejowy będzie zamknięty, czy jednak będzie wybudowany na nowo. No jest tak, że to powiem, lipa. Dosyć dużo lipa. Inne ciekawostki to jest to, że zabytkowy tramwaj łączy miasta. W poprzednim roku był tramwaj z Krakowa, który przyjechał do Warszawy, to był SN4. Aktualnie w Warszawie jest GT6. Jeździłem nim w czwartek. Powiem wam, że trochę się zanudziłem jeżdżąc nim cały dzień. No ale jeździ. Dla obsługi może nie jest to najciekawszy tramwaj, ale dla pasażerów faktycznie jest to coś ciekawego, który jeździ. W Krakowie też jest tramwaj, który przyjechał z Warszawy do nich. I te tramwaje jeżdżą, teraz oczywiście no to przez długi weekend będą jeździć specjalnie, jeżdżą też w każdy weekend, jeżdżą też we wtorki i czwartki na linii 36, na linii T i w soboty i w niedzielę do końca wakacji. Ten tramwaj oczywiście po wakacjach on znika właściwie z Warszawy i już jedzie sobie tam do Krakowa i nasz też wraca warszawski do Warszawy z Krakowa. Niemniej jak coś możecie rzeczywiście na niego wpaść w aktualny weekend, będzie jeździć, a z ciekawostek niedługo może jakieś pojawią specjalne filmiki, bo miałem okazję trochę nim polatać przez niego i w niego i w ogóle dronem FPV. Jeszcze oczywiście go nie oszczędzę i trochę polatam sobie nim, ale polatam sobie trochę wzdłuż tego tramwaju, ale nie będę ukrywać, że no ciekawie to wygląda faktycznie, jeżeli chodzi o ten tramwaj. Co można ciekawego zrobić latając dronem FPV obok niego. Zresztą może jakieś ujęcia Wam teraz pokazałem, a więcej zobaczycie w najbliższym czasie. Jak coś jeździ na pewno do końca sierpnia, czy będzie we wrześniu, tego nie wiem. Podobno ma być, ale z tego co ja wiem raczej już nie. Inne ciekawostki to jest to, że to została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a właściwie tymczasowy tramwaj na linii 79, który kursuje na jakże ciekawej trasie Żareń FSO Wiatraczna. Tramwaj jeździ jako dodatkowe wzmocnienie kursu przez to, że aktualnie 509 i stoi w korku przez frezowanie ulicy Targowej. No i dlatego też jeździ specjalna linia tramwajowa 79, która w szczycie jeździ co 10 minut, a poza szczytem jeździ co 15 minut. W teorii aktualnie 509 jedzie sobie trochę tam objazdem i faktycznie nie stoi w tym korku, no ale korki są dosyć ładne. I tak, więc jak coś faktycznie tak to wygląda. Pasażerowie linii 509 jadący dalej w stronę Dworca Wschodniego będą mogli się pod Dworcem Wileńskim przesiąść do tramwaju jak coś, więc nie będzie tutaj po prostu problemów. Także tak to będzie wyglądać. No co ja mogę powiedzieć? No tamte autobusy, nie tylko 509, ale również wszystkie, które tam jeżdżą, stoją w całkiem sensownych koleczkach. Naprawdę, całkiem sensownych. Więc faktycznie
Tak to wygląda. No i ta linia oczywiście będzie jeździć do czasu zakończenia tych prac. Też przy okazji to jest jedyna linia tramwajowa, która tak faktycznie dosadnie i dobitnie łączy te obydwie Pragi i zobaczymy, czy będzie w ogóle wykorzystywana i czy dużo będzie ludzi z niej korzystać. Inne ciekawostki to jest kolejny etap remontu na krakowskim Przedmieściu. Aktualnie przechodzę dalej i po prostu jest zamknięty wjazd w ulicę Królewską. I do tego też autobusy całkowicie omijają krakowskie Przedmieście i zupełnie tędy nie jeżdżą. Jeżdżą po prostu jak w weekendy, tylko że z utrzymaniem ruchu na Nowym Świecie. Więc jak coś, aktualnie krakowskie Przedmieście jest również bez jakiegokolwiek ruchu kołowego i samoautobusowego. Inne ciekawostki to są prace na Broniewskiego od piątku 9 sierpnia. Na poniedziałku 12 sierpnia nie ma ruchu kołowego na ulicy Broniewskiego. W związku z tym, że tam po prostu przypęd i piaski są aktualnie kolejne prace realizowane, jeżeli chodzi o frezowanie nawierzchni. W poprzednich weekendach ruch tramwajowy był po prostu tutaj zamknięty, aktualnie ruch tramwajowy jest, ale nie ma ruchu kołowego, więc aktualnie linia 103 chociażby jedzie objazdem. Tramwaje aktualnie w trakcie tych prac będą jeździć normalnie przez cały odcinek budowy. Tymczasem na ulicy Przesnyczyńskiej będzie zmiana granicy ruchu, będzie po prostu nie będzie jednego wjazdu i dlatego też linia 221 będzie jeździć objazdami. Inne ciekawostki to jest to, że za chwilę będzie Święto Wojska Polskiego, konkretnie w czwartek 15 sierpnia. Będą oczywiście marsze i tak dalej. Marsze będą realizowane na Egrzeby innej ulicy, a mianowicie na Wisłostradzie. I tylko też wtedy będą różnego rodzaju zamknięcia. Zamknięcia będą w 2 dni. Część będzie zamknięć 10 sierpnia, część będzie zamknięć 15 sierpnia. Jednego i drugiego dnia zamknięcia będą od godziny 14 do godziny 15, jeżeli chodzi o Most Gdański, Most Pieszo-Rowerowy i Most Śląsko-Dąbrowski. Mało tego, 15 sierpnia będzie też zamknięty ruch całkowicie pieszy na Moście Śląsko-Dąbrowskim od godziny 13 do godziny 16. A jak coś, jutro w sobotę Most Pieszo-Rowerowy będzie zamknięty od godziny 14 do godziny 15, w sobotę, a 15 sierpnia będzie zamknięty od godziny 13 do godziny 16. No i ogólnie tych zamknięć będzie jeszcze więcej. Cała Wisłostrada właściwie będzie zamknięta na całym odcinku, biorąc już odcinek od ulicy Gagarina z krótkim odcinkiem na Czerniakowski, gdzie po prostu będzie dojazd do wjazdu na most Łazienkowski. A pomijając to, no tak, most Poniatowski będzie utrzymany z ruchem całkowitym i tam będzie cały objazd tramwajowy. Most Gdański będzie zamknięty dla ruchu kołowego, ale tramwaje będą przejeżdżać bez zatrzymywania na tym moście. Most Śląsko-Dąbrowski będzie całkowicie też zamknięty, również dla tramwajów. No i wszystkie pozostałe mosty typu Most Świętokrzyski również będą zamknięte. Chociaż tutaj go nie ma wpisanego, ale Most Świętokrzyski po prostu będzie zamknięty całkowicie na ten czas wszystkich tych prac realizowanych właśnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o objazdy, to będą dotyczyć dosyć dużej ilości linii i autobusowych i tramwajowych, bo wszystko ze Mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie znikać. A jeżeli chodzi autobusy, to tak, linia 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33 i N83 wraz z linią 100, 160, 190, 409 i 500 będą miały zmiany swoich tras. Jak i również linie 20, 26, 73, 74, T6, 28, 70, 71, 74, 78. Jeżeli chodzi o linie T, w sobotę w godzinach tam koło 16 będzie po prostu jechać sobie zamiast dalej w kierunku Placu Narodowicza, po prostu pojedzie na pętę czynszową. Jak coś, takie tutaj są zmiany i utrudnienia, również będą zmiany dla linii 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. W skrócie całkiem dużo tych utrudnień. Jak coś, komunikacja miejska po prostu będzie jeździć objazdami. Tak jak powiedziałem, wszystko co jedzie przez Most Poniatowski będzie jeździć normalnie, jeżeli chodzi o komunikację szynową i komunikację drogową, a jeżeli chodzi o inne komunikacje, no po prostu zapraszam Was do pociągów. Czy do metra, czy do SKM, czy kolej mazowieckich, to będzie sobie funkcjonować normalnie. Jeżeli chodzi o pociągi dalekobieżne, to oczywiście zapraszam Was do partnera kanału, który ma również swój sklep, który się nazywa sklep.koleo.pl i możecie kupić na przykład taki plakat nad morzem, Władysławową, więc można tam sobie podpoczywać. No wiecie, niektórzy odpoczywają, ja oczywiście tego nie znam, więc ja nie odpoczywam. Najbliższy tydzień będę mieć jeszcze bardziej zapracowany, pomijając kanał na YouTubie, więc jakby będę robić zupełnie inne rzeczy, a będę też dosyć ładnie pracować. Niemniej, jeżeli chcielibyście wychodzić sobie wypocząć, popatrzeć na taki plakacik i podpoczywać, to możecie go kupić. Macie do niego link w opisie, no i oczywiście w karcie. Dochodzimy już do ostatnich informacji, czyli do ZDM-u prawie.
dwukilometrowy nowy park został oddany do użytku na Bielanach, czyli park linearny pomiędzy Rudnickiego, Pędrzyńskiego i Podaczyńskiego został oddany do użytku. Jeśli coś przekręcimy, jeżeli chodzi o nazwy, to Was bardzo przepraszam. Tam prawie wszystko zostało zakończone. Jeszcze nie wszystkie prace są zakończone, bo jeszcze nie ma chociażby nowych drzew w tych miejscach, bo po prostu ich się nie sadzi o tej porze roku. Niemniej park właściwie teoretycznie jest już prawie całkowicie gotowy. Zdaje się tutaj na informację z DM-u. Mam nadzieję, że ten park jest lepiej oddany do użytku niż plac na Nazdorzu, gdzie de facto połowa placu jest cały czas w budowie. No ale no cóż, tak to jest tutaj zbane i tak wygląda. Tak to wyglądało w trakcie budowy, a tak to wygląda aktualnie. Czyli po prostu nowy chodnik, nowy beton, no i mnóstwo nowej zieleniny, włącznie z hotelami dla owadów. I to faktycznie przyznaję, że hotele dla owadów, no w Zakopanem ostatnio widziałem dosyć ich dużo, ale w Warszawie też jest ich trochę i one zawsze robią wrażenie. I nie będę ukrywać, że tego typu inwestycje są zawsze na duży plus. Idziemy dalej. Wakacyjny sezon remontowy w pełni. Są aktualnie realizowane remonty w różnych częściach Warszawy. No i jest pełna mapa, jeżeli chodzi o te wszystkie remonty. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, co jest realizowane teraz, macie tego link w opisie i w karcie. Jest tego mnóstwo. Zielone to są oczywiście już zrobione. Niebieskie to są planowane. Lotnisko Szpana jest planowane do budowy. No i mamy też oczywiście realizowane aktualnie w trakcie. Nasz ciekawostek, tutaj mamy strefę SPPN wrzuconą. No i oczywiście różnego rodzaju inwestycje już nagrywam, czyli chociażby Ordona, Jana Kazimierza, plac centralny, zmiany na ulicy Mazowieckiej. Mamy też tutaj oczywiście prace, jeżeli chodzi o drogi rowerowe nowe, inne nowe odcinki też rowerowe, remont kładki nad ulicą Górnośląską, więc tego trochę, znaczy wzdłuż ulicy Górnośląskiej, więc nie, no wiecie, o co chodzi. Tutaj bezpośrednio obok Sejmu, nie? Nad Górnośląską. Niemniej faktycznie tych tutaj prac aktualnie jest trochę realizowanych i to wszystko się dzieje aktualnie. Najstraszniejsze jest to, że jak patrzyłem sobie na te inwestycje, sobie patrzyłem na ten każdy punkcik, to ja dosyć dużą część, po pierwsze objeżdżam w przeciągu miesiąca prawie wszystkie miejscówki, a po drugie to ja dużą część z nich nagrywam i to jest przerażające. Albo nagrywam, albo po prostu nagrywam. Inne ciekawostki to są nielegalne reklamy. W lipcu 2024 roku zostało już skontrolowanych 892 różnego rodzaju obiekty, z czego zostało usuniętych i 58. Wszczęte postępowania to jest 152, a decyzje nakładające kary to jest 140. Z ciekawostek, ogólnie w całym 2024 roku zostało zrealizowanych 6274 kontrole, jeżeli chodzi o nielegalne obiekty, z czego to było 3343 nielegalne reklamy, których było całkiem dużo do usuniętej, dokładnie 213. Znaczy wróć, te 3000 to były ogólnie skontrolowane reklamy, a 213 było nielegalnych. No i oczywiście różnego rodzaju wszczęte postępowania. Tu mamy przed i po, możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Mamy reklamę tutaj, widzicie, było ładnie to wszystko zamazane. Mamy też zielone drzewo i drzewo już trochę gorzej to wspomina teraz w tym momencie, bo nie ma reklamy. Powiem Wam, że szpetnie ten budynek wygląda bez tej reklamy. No ale co innego jest tym ciekawe, bo faktycznie to jest na samym budynku. Musiało dużo wystawać, że aż nachodziło na pas drogowy. Niemniej było to nielegalne, jak ZDM sprawdził i dlatego też to zostało zlikwidowane. Tymczasem inne ciekawostki. Ogród deszczowy powstaje w Alei Solidarności, a właściwie pomiędzy obydwoma jezdniami Alei Solidarności, obok Muzeum Niepodległości. Będzie trochę inny taki park, faktycznie ogród zieleni, będzie więcej tego przyjmować i chodzi oczywiście o nowe drzewa, które w tym miejscu się znajdują. Ja go widzę jeżdżąc linią tramwajową T za każdym razem i faktycznie całkiem ładnie to wygląda, ale będzie całkowicie niedostępny dla pieszych. Niemniej więcej zieleni w centrum zawsze na plus. Inne ciekawostki to jeszcze więcej zieleni w centrum i to będę Wam już nagrywać normalnie w ramach inwestycji, warszawskich inwestycji. Prace mają się tutaj rozpocząć najprawdopodobniej pierwsze we wrześniu, bo wtedy ma się skończyć czas na zgłoszenie ofert, więc jeszcze oczywiście Szym będzie musiał je przeanalizować, więc de facto pewnie jakieś pierwsze prace budowlane będą dopiero w październiku. Niemniej ulica Grzybowska przejdzie gruntowną przebudowę na odcinku 1,5 kilometra, około 1,5 kilometra. Jak to będzie wyglądać? Projekt będę analizować w odcinku z warszawskiej inwestycji, ale chodzi o to, że wzdłuż całej drogi będą wybudowane drogi rowerowe. No i na samym wlocie będą nawet dwie drogi rowerowe po obydwu stronach ulicy, ale już de facto na większości tej ulicy będzie po prostu układ pas rowerowy, jeden pas w każdym kierunku dla samochodów i drugi pas rowerowy w drugim kierunku. Mnóstwo zieleni, likwidacja w dużej ilości miejsc parkingowych, ale de facto i tak te miejsca tutaj będą pozostawione. Tak jak powiedziałem, mnóstwo zieleni, nowe zatoczki autobusowe. Ogólnie całkiem ładna, sensowna przebudowa, o ile pasów rowerowych z miejscami parkingowymi obok nie toleruję i nie lubię ich, a już tutaj widzę, że takich trochę będzie, chociażby w tym miejscu. Niemniej jestem
na plus, jeżeli chodzi o przebudowę tej ulicy, bo faktycznie ona wygląda kiepsko i tamte chodniki wyglądają źle. Ale przebudowanie całkowicie tej ulicy na nowe standardy z nowymi drzewami, nowymi zatoczkami, pasem rowerowym i ogólnie nową inwestycją jestem na plus. Minus jest taki, że ja tutaj, żeby latać w tym miejscu, będę musiał uzyskiwać specjalne pozwolenia od Frontexu, ale mam nadzieję, że nie będzie źle i mi się uda tutaj na spokojnie to wszystko wam nagrywać. I na koniec ciekawostka. Pierwsza część autostradowej obwodnicy Siedlec została już oddana do użytku. A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami została oddana do użytku. Odcinek pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a Siedlce Południe jest już aktualnie funkcjonalny. Pozostałe odcinki oczywiście są cały czas w budowie. No i już ostatnia ciekawostka. Mariot aktualnie nie jest Mariotem, czyli po prostu nazwa Mariot Hadnowa znika, ale hotel pozostaje, tylko po prostu będzie mieć zupełnie inną nazwę. No i jest to ciekawostka, nie będę ukrywać, że jestem w sumie ciekawy, co z tą nazwą będzie i jak to będzie się nazywać. Co się wiadomo, że i tak wszyscy właśnie będą mówić na niego Mariot, ale jak to jest, że nie będzie mieć na górze napisu Mariot? O Mario, co to będzie? Inne ciekawostki to jest to, że oczywiście cały czas czekam na wasze propozycje, jaką inwestycję nagrać w ramach setnego odcinka Mazowieckich Inwestycji. Może być dowolna inwestycja, która się znajduje na Mazowszu. Jestem ciekawy. Ten film pojawi się w tym miesiącu, jeżeli mi się uda. I może to być nawet obwodnica Półtuska. Specjalnie mogę tam podjechać jak coś. Więc piszcie swoje propozycje, gdzie chcielibyście, którą inwestycję po prostu nagrać. Może to być Radom, może to mogą to być Siedlce, może to być dowolna lokalizacja na Mazowszu. Że trochę się rozpędziłem. Ale tak czy siak, dowolna inwestycja na Mazowszu, która jest czymkolwiek powiązanym z kanałem. Nawet coś takiego jak Rokitno przejdzie. No i na koniec, jak zawsze oczywiście dziękuję wam bardzo za to serdecznie, że tutaj cały czas jesteście. Jest was tutaj ponad 17 076 osób, więc coraz to więcej. Już przekroczyliśmy tam barierę 17 tysięcy i lecimy dalej. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Awizonosza i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cały czas te filmy planowane są mniej więcej te same, ale mam też trochę nowych. Dzisiaj nagrywałem trochę inwestycji, chociażby trasę łazienkowską po stronie praskiej. Nagrywałem również prace przy moście nad portem Czereniakowskim, bo tam już faktycznie się zaczęły prace. Jak również byłem dzisiaj na budowie tramwaju na Rokowickiej i nawet latałem tam dronem FPV, więc trochę więcej ciekawych bajerańskich ujęć będzie. Pomijając to, oczywiście cały czas pojawi się film z LK7, z S7, ten sprzed 2 miesięcy de facto, film ze siódemki. Pod koniec miesiąca będzie film kolejny ze siódemki, ale już z tego miesiąca, więc będzie tego dosyć dużo. No i oczywiście w końcu powinny się zacząć pojawiać normalnie już w najbliższym tygodniu filmy z Poznania. Ja będę co prawda mieć mniej czasu, żeby cokolwiek nagrywać, ale będę raczej po prostu wszystko montować w wolnej chwili, której raczej nie będę mieć zupełnie. Będę pracować w takcie 2 dni pracy, 1 dzień wolnego, a ten dzień wolnego będzie oznaczał po prostu montowanie filmów na kolejne 2 dni pracy. Więc będzie to się ciekawie i abstrakcyjnie dla mnie. Mam nadzieję, że przeżyję. Może. No ale niedługo więcej ciekawostek mam mieć oczywiście dla was. Tymczasem, co ja mogę powiedzieć, to zobaczymy wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny miesiąc z tym raczej się nie pojawi w weekend, a nawet jeśli to będzie ciężko, albo się pojawi faktycznie w weekend, albo będzie dopiero w poniedziałek, bo będę tak zrobiony, że po prostu kończę swoją pracę de facto dopiero w niedzielę. Niemniej, jeszcze jedna ważna rzecz na sam koniec. Multikino na Ursynowie będzie obchodzić ostatni weekend dużej popularności w kolejny weekend, czyli piątek, sobota, niedziela będzie maraton, będą różnego rodzaju atrakcje, kino będzie właściwie czynne całą dobę i to będą ostatnie 3 dni funkcjonowania tego multiplexu, który się znajduje obok metra Emilii. Więc jeżeli macie wolny czas, to zachęcam was serdecznie, bo to jest pierwsze multikino, które się znajdowało w Warszawie. Nie wiem, czy w Polsce, ale na pewno w Warszawie. No i to jest na pewno smutna chwila, że te kino odchodzi. Jeżeli jesteś ciekawi, to ten teren jest już wykupiony od długiego dosyć czasu całkowicie przez prywatnego dewelopera, który tam będzie budować oczywiście mieszkaniówkę i całkowicie kino stamtąd znika. Niemniej, ostatni moment, żeby skorzystać z tego kina jest właśnie teraz. Więc jak coś, przyszły ich weekend, zapraszam. Ja postaram się, mam nadzieję, że mi się uda, pójść na ostatni seans. Albo chociaż pójść na jakikolwiek seans ostatniego dnia. Mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować. Niemniej, no jeśli się uda, to do zobaczenia w multikinie, w kinie imienni. O ile jak bardzo sam osobiście nie lubię multiplexów i wolę zdecydowanie chodzić do kin studyjnych, jeśli już chodzę do kin, o tyle ten ostatni raz do kina, które się znajduje de facto jedynego na terenie całego Ursynowa i tej części Warszawy, warto skorzystać z tej okazji. No może kiedyś jakieś tam większe kino się pojawi,
chociaż tam są chyba, z tego co pamiętam, jakieś dwa mniejsze studyjne, tam jedno jest z Domu Kultury i jeszcze jest jedno, o tyle faktycznie Ursynów, Wilanów i nawet Wawer po prostu teraz są bliskie kino w okolicy, a to jest smutna informacja. Tymczasem zobaczymy wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. A, no i oczywiście, żeby nie było, że nie powiedziałem czemu. Kino upadło, znaczy kino zostało po prostu sprzedane, czy ten teren deweloperów, bo po prostu były problemy po pandemii, jeżeli chodzi o całe multikino na terenie całej Europy. Dosyć ładnie bankrutowali. No bo wiecie, kina były całkowicie zamknięte, a duży giganci nie dostawali jakichkolwiek odszkodowań przez tę pandemię, no i po prostu też trochę poupadali. Dobra, do zobaczenia już niedługo. Cześć!